Cześć, cześć, witajcie w nowym vlogu. Tak. Z Michasią jesteśmy gotowe. Gdzie jedziemy? Do taty. Tak, to jest nasza rutyna, to znaczy przeważnie to moja, bo Michasia ma różne zajęcia, a dzisiaj przyszła ze szkoły i postanowiła ze mną jechać do taty. Tu bierzemy kartony, ale nie uwierzycie, co tu jest. Czekaj, może tu będzie napisane. Choinka już. Choinka sztuczna, świetnie. Trochę to już tata zamówił. Bo już jest praktycznie listopad. No już jest listopad. No jest listopad. Tak. No ale tata zamówił choinkę na balkon, nie? Teraz dynia, a to za miesiąc może będzie już choinka. Ale choinkę jeszcze nie będziemy ubierać, także spokojnie. A co jest w drugim kartonie? A w drugim kartonie to... Czy wiesz? Michasia nie wie. Dokładnie to nie wiem, powiem szczerze. No to ja ci powiem, co tam jest. Co? Tam jest żyrandol, lampa nad stów jadalni. Ale bierzemy, mam nadzieję, że to zabierzemy i rozpakujemy z tatą już. No jestem ciekawa, mieszkanie. Jak ona w ogóle będzie wyglądać. Dobra. Mi się średnio podobała, powiem szczerze. Tak? Tamta, która była ostatnio, była lepsza. Ciekawe, co widzowie napiszą, ale to zobaczycie za chwilę, jak już będziemy na miejscu. Biorę obiad. Obiad zjedzony i można brać się za otwieranie pudła. Ja wam powiem, że ja jestem troszeczkę taka poddenerwowana. Wiecie, tutaj wisiała ta lampa taka UFO, powiedzmy. No tak, że według mnie może być, tamta mogła być lepsza, bo pierwsza dawała więcej światła. Więcej światła. No ta chyba nie będzie dawała tyle światła, co tamta, ponieważ ona ma klosze i tu są żarówy takie, wiesz, nie? Daj, ja przemykamy. Bo Marzena zawsze sobie taki kadr robi, że się sobie ścina. O. A może za blisko jestem też, nie? Dobrze. Ale wracając właśnie do motywu nowej lampy nad stołem i troszeczkę jestem poddenerwowana i oto teraz otworzymy, bo wiecie, jak to jest. W internecie się kupuje, na stronie internetowej widzimy, a potem przychodzi rozczarowanie, tak? Bo z tą lampą. Ale najgorsze jest to, że tu są cztery elementy szklane. I powiem wam, że nawet to jest dosyć lekkie, tak? I tego się też obawiam, ale dobra. I czekam teraz na otwarcie. Marek, no, bierz sprawy w swoje ręce. Co będzie to? A co Michaśka na to? Nie no, powiem się, że mi się tam bardziej podoba. UFO? Tak. Michasi bardziej się podoba ta tutaj, ta, wiecie, te ringi takie. No to... Zobaczymy i ocenicie teraz ten wybór. Mam nadzieję, że... A ja wam powiem, że ja jestem ciągle zachwycony tą lampą. A ja też. A Michaśka znowu nie. Średnio. No dobra, proces otwarcia. Nie, nie, nie. O, o. Tylko uważajcie na te klosze. Ona jest zapakowana. Dobra. Mieszka, wiesz tam ten karton? No, uwaga. Marek? Ale małe to coś jest. No właśnie, zaczynam się niepokoić. Nie, kolejny karton. Co? No chyba sobie żartujesz. Ej, no to jak ta lampa będzie? Aha, i to jest ta listwa. No to się odsunę troszkę, bo ja tutaj tak... Na cztery lampy. One czyli są... cztery klosze. Mam cztery. Aha. I jeszcze... A jeszcze lepsze jaja. Aha, ta już jest założona, a ta już jest założona do dobra, tego. Dobra, ja się na podłodze. No to dziwne. Słuchajcie, jak to rozpakuję, to wam to... Tak, to się dopiero widzimy. Pokażmy, jak to wygląda. Lampa już rozpakowana z folii. Jak się okazało, no nie wiem jak to kupowałem, w każdym razie na innych aukcjach były źródła światła, na tej aukcji gdzie ja kupiłem nie było, może cena dlatego było taniej, nie wiem. Ale sprawdziłem, jest wszystko ok. Lampa przyszła w całości, to jest chyba najważniejsze. I już wiem czemu ten klosz jest zamontowany razem tu już z tym, ponieważ wygląda w ten sposób, taka grucha to jest. Nie! Jak się nazywały te, co w Solstwiksie takie te lampy? Tykwa, nie? Tykwa, o. Mhm. Ale dlaczego tak, to jest w środku ten gwint? No bo żeby to się trzymało, bo tu jest trochę inaczej zrobione. Aha, czyli ty nie byłbyś w stanie tego włożyć? Znaczy ja bym był w stanie, bo ja bym sobie kabel zrobił, także... Aha, okej. Okay. No. I teraz Marek, pytanie zasadnicze. Czy jesteś w stanie to zamontować? Nie, trzeba eksperta zawołać. Jakiego eksperta? Z dziedziny montażu lamp wiszących. To nie to no. Marek, za chwilę ją zamontuję. Mam ty taką nadzieję. Świeciła, bo nie mamy żarówek. Ale... W tym vlogu może jeszcze zobaczycie, bo żarówki już idą w każdym razie. A tu są, popatrzcie, tu są klosze, trzy pozostałe. To, jeszcze mi się kojarzy, to takie się... słoiki na cukierki. Tak, nie też, nie? Ale to będzie odwrotnie, czyli no, tak. No i tam te dwa pozostałe. To takie maleństwo. No to? To jakby z kieliszka jakiegoś takiego wielkiego było.
Także dzieje się w tej lampie, powiem szczerze. A tu jest taki, no ten to jest ładniejszy. Mm. Ale chyba całą dekoracją tej lampy tak naprawdę będą żarówki. Żarówki, tak. Bo ja nie wiem, tu jak akurat nie idzie, nie ma nic takiego zdjęcia, jakby ta wyglądała ta lampa. Nie ma tego nigdzie. No, w internetach, dobra, to już trudno. W każdym razie chociaż tu jakiś katalog dali, jak znajdę to wam pokażę, ale powiem wam, że cały efekt, cały urok zrobi ta żarówka. I zanim Marek pokaże lampę, popatrzcie co stanęło tutaj. Powiem tak, dla mnie to jest sprzęt prawie profesjonalny, a jest to przygotowywane też już z myślą o tym, no, o czym mówiłam wam w poprzednim vlogu, czyli o tym, no, moim myśleniu i zabieraniu się za nowy kanał. Zobaczymy jak z tym pójdzie i od razu tutaj wam podziękuję za propozycję nazwy tego mojego kanału, jeżeli chodzi o gotowanie kulinarnego. Wszystko jeszcze jest, wiecie, w toku. Natomiast idzie już, myślę, ku dobremu. No i to właśnie jest jeden z tych ważnych elementów tego kanału, tego nagrywania. Ale ja muszę jedną rzecz dodać. Tak. Bo ktoś powie, po Chiny komu gimbal, skoro aparat już jest na statywie. No i to by była głupota. Ale ja wyjaśnię, czemu tak jest. Ponieważ dzięki temu, że jest zamontowany gimbal, to ten aparat będzie mógł śledzić Marzenkę, także nikt nie będzie musiał, że tak powiem, za Marzeny twarzą podążać, bo będzie za nim sam aparat podążał, dlatego to jest cały plus tego ustrojstwa. No to jest fajne akurat w takim nagrywaniu. A ja już się w ogóle to testowałem. Karam! Jest oto, jest! Od razu wam powiem, zanim zobaczycie, że, może w moich okularach się odbija, nie, że mnie bardzo się ten żyrandol, bo to chyba tak nazwiemy, nie lampą. Ten żyrandol. Ale dla mnie to lampa chyba. Lampa, dobra, żyrandol. Bardzo ale mi się podoba. Lampa i jeszcze nie pokazuj. I bardzo mnie osobiście lepiej tu pasuje niż ten, wiecie, te aureole. Aczkolwiek tutaj też bardzo dużym elementem ozdobnym i takim wizualnym będą żarówki, których na razie nie mamy. Ale oto i ona. Ta lampa, proszę. Ta-da! Pokaż. Jak to wygląda w kamerze, ja chcę zobaczyć, ale jeszcze wam powiem, taką perspektywę wam zadam. A to poczuję, może bo wiecie, jak u nas się wchodzi do mieszkania, bzyk, no to wchodzimy od razu i widzimy stół i lampę. Każdy klosz ma inny kształt, jak widzicie. No, chyba jednak zamienimy tę kolejność. Ten był nie, że tak powiem, nie widzieliście, na stałe. No i tutaj żeśmy zamontowali to w ten sposób, ale chyba zrobimy zamianę, co Marek? Tak, bo tu popatrzcie, niski, niski, wysoki, wysoki, więc to by trzeba było zmienić. Trzeba zmienić, że będzie wysoki, niski, wysoki, niski. No i tak się to prezentuje. Oczywiście nie obyło się bez, wiecie, przymontażowych różnych tam ekscesów. Ekscesów i ale patrzcie, do wypipania wyrazów. Albo ja taki wysoki, albo tak nisko. Nie, no tu jest nisko. Ogólnie teraz deweloperka jest taka, że budują maksymalnie 2,60 i to jest dla nich, i wiecie, obniżycie sufit i macie 2,50. I po prostu możecie sufitem, głową po suficie. Także taka jest ta lampa. Piszcie w komentarzach koniecznie teraz, czy wam się ta lampa podoba, co o niej sądzicie, czy uważacie, że jest lepsza od poprzedniej, czy tamta bardziej wam się podobała. Na pewno będzie pasowała do stołu, bo tak, jest taki, wiecie, drewniano-rustykalny i to jakoś będzie pasowało. Zbliżają się święta wielkimi krokami, no powiedzmy. To nie jest na święta, to jest taki wystrój na balkon. Marek stwierdził, że kupi... Nie na balkon. Nie na balkon? No ty wiesz dlaczego? Jeszcze nie mówiłam, że to ma... Nie, nie mówiłam widzom niczego. A co to? Słuchajcie, a nie na balkon? Nie. Choinka to wiecie, będzie prawdziwa. Nie wiem czy... Ale ta będzie... Ta jest w ogóle do złożenia jakaś dziwna. Znaczy do złożenia, znowu, do zmontowania, no. Ale co ty znowu wykombinowałeś? Ale to... No. Marek? Kawałek drewienka. Naprawdę? Ale ja jeszcze nie złożę, bo będziesz wyglądał... Ale to jest prawdziwe. No, to jest prawdziwe, takie wiecie, zaimpregnowane jakieś drewienko. Także no... A to przepraszam, gdzie będzie ta choinka stała? No, będzie stała, a to się dowiecie wkrótce. Aha. Dowiecie się w grudniu, powiem tylko tyle. W grudniu po południu, dobra. Mm. No to czekamy z niecierpliwością, ja też, bo ja dobra, nie mam pojęcia. Ja wyczekam choinkę. Poczekaj, że ci pomogę, nie? I teraz ocencie sami. To jest choinka, którą kupiłem na Allegro. Tak wyglądała. A tak się prezentuje choinka, która do nas doszła.
Także sprzedawca widać jest jakiś odklejony od rzeczywistości. Jestem ciekaw, co w ogóle napisze, bo już do niego napisałem. Nie wiem, jeżeli to jest według niego to, co tu prezentuje na aukcji, no to porażka. Wiesz co, nie wiem, Marek, może po prostu tutaj... No ale to nie jest... Nie, no nic nie zrobić, bo ona tu jest za wysoka po prostu. I jak to w ogóle jest połączone? No to wygląda, by było wbite byle jak. A tutaj jest, popatrzcie, jak to ładnie wygląda. Tu w ogóle jest to przysłonięte coś. Znaczy wiecie, to jest jakiś ściemniacz. To jest jakiś cwaniak. Tak, zdjęcia bierze skąd indziej, a sprzedaje inny szajs. Cwaniak sprzedawca. Znaczy ona ogólnie jest tutaj, może być ładna po rozłożeniu, no ale to wygląda szajsowato, nie? Kicz taki. Chociaż, no jest worek do tego. Ale żeby... worek jest na spód. Tak, żeby tutaj ten dół fajnie zrobił, no ale to wygląda okropnie. Jak dotąd pociągnę worek, słuchajcie, to będzie jeszcze śmieszniej, komicznie wyglądało. Nie, no. A co ci... Aha, no napisałeś już do niego, no. Zobaczymy. No ale chyba już nic nie da się zrobić. Będziemy, no odeślę mu to. Sami kombinować, albo odeślemy i... Także powiem szczerze, że to jest po raz pierwszy taka wtopa na Allegro, która mi się przydarzyła. Do tej pory wszystko, co zawsze było kupione, było ok. Tak, trzeba uważać, nie? Ale ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, bo Marek teraz no, zorientował się, że jest coś nie tak i wszedł na tą aukcję, na której... No i komentarze zaczął czytać. I zaczął czytać komentarze. Znaczy, trochę... opinie. No opinie o produkcie klientów, którzy wcześniej kupili ten towar. No i się okazało, że negatywne są te komentarze i opinie. Nie, bo choinka, błoka, tak, wygląda zupełnie inaczej. No i ja mówię, to się zgadza, Marek, zawsze trzeba czytać trochę opinii o sprzedawcy i komentarzy, prawda? A przyjaźń króliczków tak wygląda u nas aktualnie. Oczywiście do pierwszej kłótni. Nie, oni tak już się ciągle ukochają. Tak, aczkolwiek no... Giorgio, szwajki, róbcia. No i co, podoba się wam? Ale George, tam patrzcie to oko, jak świruje. No nie martw się. Także na razie jest spokój. Aczkolwiek powiem wam, na noc każdy idzie do swojej klaty. Róbcio, a George, tup, 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 tam. A teraz jeszcze wam pokażę, jak załatwił moje kwiatki ten koleżka. Patrzcie. Takie były ładne, Marek niedawno kupił, może w zbliżeniu jeden, drugi, trzeci, czwarty, jakoś te białe, wiesz, mu smakują, Marek, o tutaj proszę. Ja wszystkie ogólnie konsumuję. Ogólnie konsumatos, ale no zobacz, i tu też białe znowu obżarte, ale fioletowe jakby, nie, też, czyli teoria się sprawdziła. Wszystkie lubi. Chyba je jeszcze zostawię, nie wyrzucę ich, no bo on ma z tego frajdę. Wskakuje na sofę, wskakuje na stół i dawaj. A tu miska. Ostatnio wam powiem, jedzą z jednej miski. Troszeczkę jak sobie zjedzą, to ja tę miskę zabieram i jutro ciąg dalszy nastąpi, bo panowie muszą jeść więcej siana. A tak w ogóle, to zawsze widać, kiedy George i czy był na sofie. No jasne, że był. To jest ewidentnie sierść George'a. I znowu moja krótka wstawka kulinarna. Co dzisiaj na obiad? Barszczyk, ale z czym? Z uszkami. Pierwszy raz robię uszka, ale ciasto jest proste, podobne jak na pierogi, tylko farsz mięsny zastosuję, ponieważ został mi farsz jeszcze z obiadu, którym robiłyśmy z Michasią. Kluski z mięsem, no i szkoda wyrzucić, nigdy nie wyrzucam, więc wymyśliłam takie uszka z mięsem. Zobaczymy, jak mi wyjdą, do tego mam barszczyk, no i będzie pyszny obiadek, mam nadzieję, że wyjdą, bo tak jak mówię, jeszcze nigdy nie robiłam. Przypominają uszka, także już jest dobra, dobra wróżba. Kółeczka wycięłam sobie. Oczywiście ciasta mam tylko trochę, z tego placka zrobię kilka uszek, może do 10. Tu mamy 2, 4, 6, 8. Jeszcze z 2 i z tego ciasta może 2. No, także wystarczy jednorazowo na obiad, tak szybciutko. No i ostatecznie tak się to prezentuje. Uszka wyszły, to znaczy na razie. Teraz wrzucam do osolonej, gotującej się wody, troszeczkę kapnę oliwy,
No i będziemy zajadać. Mnie osobiście uszka kojarzą się ze świętami Bożego Narodzenia, aczkolwiek u nas nie podaje się do wieczerzy wigilijnej uszek z barszczem. Natomiast wiadomo, że do wigilijnej potrawy te uszka nie mogą, no nie powinny być nadziewane mięsem, tylko farszem z kapustą, grzybami, jak to woli. Także wyszło mi sporo, szybki obiad. Jak widzicie, niekoniecznie to musi być tylko danie wigilijne, ale można zrobić takie fajne uszka po prostu w ciągu roku. No i też z różnym farszem, z różnym nadzieniem. Piszcie mi, jakie najbardziej znacie, czy znacie uszka, a jeżeli tak, to właśnie jaki farsz tradycyjnie do nich się pojawia. Ja w tym roku mam takie pokusy, żeby zrobić właśnie zamiast tradycyjnie pierogów z kapustą i grzybami, to właśnie takie uszka z barszczem, oczywiście faszerowane kapustą i grzybami. Dobra, uszka przypominają, na razie się nie rozleciały, woda się gotuje, no to na razie. I teraz Wam pokażę mistrza parkowania w Katowicach. Ale akurat to jesteśmy. Ja. Nie, to nie ma żadnego, bo tu już stoimy kilka godzin, a popatrzcie. Auto sobie podjechało i patrzcie, jaki mistrz. No po prostu zaparkował. Ale może mistrzyni? Ja nie wiem, czy to w ogóle kartka wyjdzie, albo mistrzyni, nie wiem. Także mistrz parkowania. A co Marzenka o tym sądzi? O. No ja sądzę, że ja takim mistrzem nie jestem. Ja zawsze, ja lubię dystans zachować. Tak samo jak na przykład na światłach dojeżdżam do kogoś, kto stoi przede mną. Takie parkowanie to ja uważam, że to jest troszeczkę nie na miejscu. No i raczej staram się. Popatrzcie, ile jest miejsca, ile auta, jak auta parkują. No, a tu po prostu. Ale co najlepsze, pokażę Wam, ile tu było jeszcze z tyłu miejsca. Popatrzcie. Nie wiem, po co takie coś było. Nie ma nic, wiecie, żadnej szkody, ale po prostu sam fakt, nie? No po prostu 5 cm 10 i jest okej. Okay. A ja przychodzę i ktoś się do mnie przytula, nie? No to... Dobra, jedziemy. I to są takie parkingowe też, wiecie, uszkodzenia potem. Niby mikro uszkodzenia, ale są. My tu też mamy takie, nie? Pobijane z boku sobie. Po prostu, no wiecie, niektórzy nie zwracają uwagi na to, otwiera drzwi po prostu na oścież i cóż, że tam... Albo znowu na tych, na sklepach tych wielkopowierzchniowych są ten, tak, wózki. Albo wózkami, także na parkingach też można, że tak powiem, nieźle auto sobie ozdobić. No ale to niestety są, słuchajcie, jak się to mówi, uroki życia w wielkim mieście. O. No też, bo tu się parkuje na zasadzie czasami, wiecie... Na styk. No na widzieli styk, teraz właśnie. Szpila. No także, no to się zdarza, ale ciekawe, czy Wy też macie takie doświadczenia. Właśnie przychodzicie ze sklepu na parking i nagle widzicie coś... No akurat ta dzisiejsza niespodzianka nie była. No, ale... Zła, ale... Dobra, jedziemy. Ale słuchajcie, są tacy przewrażliwieni właściciele aut, że za takie coś to by już się darli. No są tacy ludzie. Ja nie przywiązuję aż tak wagi do samochodu, bo auto jest po to, żeby go no, używać i... A co używane, to też się zużywa. No ale wiesz, coś nagle się zużywa, a co nagle ktoś coś tam... Niszczy po prostu, nie? I uszkodzi mi, także... Bo ja mam potem z tym problem. Muszę to naprawiać i tak dalej. Dobra, bo zaczynam się już nakręcać niepotrzebnie. Jedziemy dalej. I oto widzicie kartony, które przyszły. Jest ich dużo, bardzo dużo. A tu Marzena jeszcze coś ma. Ha, jeszcze mam coś do kartonu. Czyli to... No ale czyli pokaż to w środku. W środku. Piszcie mi, do czego ja tego będę używała. Co z tego powstanie? A jeszcze wam. Ja wam pokażę, co to jest. Momencik, bo wiecie. To są takie ładne kokardki. Znam, czy nawet jest napisane. Ale patrz, teraz nie mogę pojść jak zwykle. O. Ale wiesz, tam widać taką masę. A tu jest, proszę, jaka ładna kokardka. Tak. O. O, popatrzcie, jakie piękne kokardki. Jak myślicie, co z tego może być zrobione? Bardzo ładne do włosów, a jeszcze Wam pokażę. Jeszcze takie rzeczy będziemy wykorzystywać. Także jestem ciekawa, czy macie pomysł na to, co z tego powstanie, co będziemy robić. To piszcie w komentarzu, nie wiem, czy teraz widać się lustrze? Widać, ale taki dziwny jest jakiś fioletowo-niebieski. Przy okazji chciałam Wam też pokazać lampę w jadalni. W kuchni jadalni, bo widzieliście już ją na początku tego vloga, gdzieś tam w środku, ale ona troszeczkę się zmieniła. To jest ta lampa nowa kupiona, bo tamta nam się nie podobała, ta nam się bardzo podoba, a jeszcze dodatkowo nam się podoba, bo już ma swoje właściwe żarówki, o które nam chodziło. I tak się to prezentuje.
Zobaczcie. No, powiem wam. Nie no, o taki efekt nam chodziło. Mnie się bardzo podoba. I taki efekt uzyskaliśmy, o jaki nam chodziło. Tylko powiem tak. To są żarówki, których można regulować ciepło, to znaczy te barwy światła. I to jest barwa taka ciepła, jak widać, ale też można zrobić taką zimną, jak mamy w innych... Ale powiem wam, że ta barwa w tych żarówkach mi się średnio widzi. Można, aczkolwiek no, ta nam się bardziej podoba i oczywiście można też regulować natężenie światła. One są przyciemnione, tu jest to światło bardzo delikatne, ale można je, wiecie, no, dać taką moc 100%. Ale wtedy właśnie najgorzej, bo jak się da bardzo mocno, to nie widać, jak ładnie świeci to włókno, chociaż to jest, wiecie, LED tak naprawdę w tych żarówkach. One się grzeją? Nie, one są zimne. A powiem wam, że pasuje mi też ta barwa światła do tej obudowy tutaj zewnętrznej, do oprawy żarówek, także... No mnie się ta lampa bardzo podoba. No, to jeszcze muszę sobie przygipsować, ale... No już gipsowałeś i już miałeś to szlifować, ale dobra. Nie, to się musisz jeszcze dwie warstwy. Także na razie to i ja tak teraz patrzę, łapię za pilota, wiecie, bo chcę zmienić, pokazać wam barwę, ale to nie jest pilot do lampy. To jest pilot do naszego nowego sprzętu. Który dostaliśmy do przetestowania. To już się ładuje. To markę już u nas widzieliście na kanale i live. Tak, to już były takie roboty. Zresztą tam jeden, słuchajcie, stoi za tą lodówą. A ten akurat jest taki, że zarówno odkurza, jak i mopuje, ale co dziwne jest, coś takiego, czego jeszcze nie widziałem, znaczy tak, to jest w ogóle pojemnik na wodę do mycia, a to jest pojemnik na kurz. Śmieci. Mhm. Tu jest w ogóle ta technologia cyklon bodajże, że wiecie, zwiększa moc ssania, natomiast tu jest takie, tu już wody nalałem, słuchajcie, tu jest fajne to, że ta podstawka wibruje. To po raz pierwszy się spotykałem z tym, że to wibruje. Zresztą widać, ona jest taka, nie? Ruchoma. Tu trzeba nałożyć, ja już zmoczyłem. Ja zawsze, słuchajcie, moczę te szmatki, wtedy, żeby one były lepiej nawilżone. Marzena założy. Tak. A fajne w tym robocie jest to, że jest dosyć dużo rzeczy na wyposażeniu, bo macie tak, zapasowy filtr. Tu jest do oczyszczenia taki... Do oczyszczenia. Ja z tego nigdy nie korzystam. Zapasowe są ekstra. Tak, zapasowe są te szczoteczki. Zapasowy mop to jest bardzo przydatne, bo tak, jeden się pierze, a drugim można mopować. Jest ta rolka, ta jest akurat, popatrzcie, tu jest wersja cała gumowa, a tu się ładuje nasz robot i tu jest założona wersja, widzicie, że jest włosie i jest ta guma. Fajne jest to, że instrukcja jest po polsku. Tak, to jest rzadkością. Jest po polsku, także można tutaj śmiało sobie zerknąć i wspomóc się. Bardzo fajne też jest to, że można sobie ustawić godzinę, zaplanować. Ale to z aplikacji też można. Tylko tu jeszcze tylko z pilota można. Ale można dodatkowo też z pilota. Także... Ale pilot z wyświetlaczem. O tym mówię. Kiedyś to by były bajer. No tak. Chociaż dzisiaj się korzysta z aplikacji głównie. A powiem wam, że tutaj śmieci co niemiara, bo my tak, jak nas tutaj nie ma, za pomocą aplikacji włączymy sobie odkurzacz. I popatrzcie, aplikacja już jest, tu jest ten nasz poprzedni robot, myją, ten tylko mył podłogę. Dobra, to ładowanie, bateria się ładuje i uwaga, utwórz mapę, niech będzie. Jak ruszy, no i jedzie. Oczywiście ma nawigację laserową. Aha, i tu macie teraz, będzie czyścił w kształcie literki S. Uruchomił się. No, fajnie. Cicho chodzi, nie? No, nawet cicho ci powiem, no. No, tu już mapę widać, powoli zaczyna robić. Jeszcze sobie zwiększymy moc ssania. 100%. Zapisz. Uwaga. No tak, słychać. A teraz jeszcze sprawdzimy, jak działa ta część. Bo po raz pierwszy, jak wiem, spotkałem się z tym, żeby coś wibrowało. Teraz go może pilotem uruchomię, co? Dobry pomysł. Zobaczymy, jak się sprawdza. To teraz przy użyciu pilota uruchomię nasz sprzęt. Jest, poszedł. No i ciekawe jest, jak to wibruje. A teraz sprawdziłem, bo wiecie co, ja myślałem, że ta szmatka wibruje jakoś bardzo, tak wiecie, wizualnie. Ale jak się przyłoży rękę, to faktycznie drży. Nawet z bliska widać. Widzisz, tutaj kamera nie wie, czy to widzi. Ale... Może nie widzieć, to jest bardziej wyczuwalne. Jak widać, wyposażenie jest bardzo bogate. Fajne, bo instrukcja w języku polskim. Na kartonie nawet też. Popatrzcie, tu na odwrocie. Laserowa nawigacja. Możliwość wyboru pomieszczenia. I pojemnik do mopowania, ten z wibracjami, który tak Marka zafascynował. No bo to jest takie, wiesz, że tak jak ręką też szorujesz, nie? No tak, delikatne takie ruchy, takie drgania, które... Tam, no my jakby dociskamy, prawda, ręcznie mopując, a tutaj on sobie radzi za pomocą tych wibracji. Także fajna rzecz. No i dzisiaj świeża dostawa kwiatów. Zobaczcie, no ten bukiet jest śliczny. Bardzo mi się podoba. One w ogóle teraz...
To jest taka odmiana margaretek, bardzo takich drobnych. Oczywiście Marek był w sklepie i kupił. Myślę, że George będzie zadowolony i już jak pojawią się na stole, to pewnie lada chwila, dzień wskoczy. No i bardzo ładnie się prezentują. Taki super jesienny bukiecik. No a ja zabieram się do pracy. Właśnie jestem w trakcie montowania vloga, który aktualnie oglądacie. Także żegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie. Koniecznie dajcie łapkę w górę. No i do następnego odcinka. To na razie. Pa!